Cześć. Może zacznijmy od kalendarza adwentowego. W ostatnim filmie chyba skończyło się na 4. Dzisiaj mamy 14. Co się dzieje? Dzisiaj mamy 14. Jeszcze nie wiem, jak będzie wyglądał ten vlog. W sensie, który jest 15. Niektórzy mogą wiedzieć, że to dla mnie dosyć istotna data. Wtedy przyszłam na świat. Więc jeszcze nie wiem, czy to będzie połączone z jutrem, czy z jutrem może będzie jakiś inny vlog. Na pewno dzisiaj dużym moim polem zainteresowań, jeśli mogę tak powiedzieć, jest szukanie prezentów. A w związku z tym, że moja mama ostatnio powiedziała, że obejrzała mojego vloga, bo tak bardzo się do nas tęskniła, to muszę dać disclaimer. Mamo, nie oglądaj tego vloga. Muszę podjechać w sumie do 3 miejsc, bo wymyśliłam sobie różne rzeczy, więc trzeba teraz ponieść tego konsekwencje. Będę w ogóle w swoich starych okolicach, w których mieszkałam przed wakacjami. Jest aktualnie w ogóle godzina 10. Podniosłam się z łóżka o 9.30, bo na początku obudziłam się o 6, ale ja dzisiaj sobie nie nastawiałam specjalnie budzika, żeby wstać po prostu i się wyspać. Obudziłam się o 9, przymknęłam oczy i nagle zrobiła się 9.30. Więc ogarniamy się, już nie danie, jedziemy. Myślałam nad tym, czy pobiegać, bo wczoraj wróciłam w końcu po 2 tygodniach choroby do biegania. Fantastyczne uczucie. I wczoraj byłam biegać i myślałam, czy dzisiaj też iść. Więc zobaczę, jak to wyjdzie w ciągu dnia. Najwyżej pobiegam sobie w ciągu dnia po prostu. Zobaczę, jak się będę czuła. Bo w razie czego jakby dzisiejszy trening biegowy byłby takim dodatkowym. Bo mam jeszcze zaplanowane bieganie na piątek i na niedzielę. Dobra, szybki haul zakupowy. Jestem tak zmęczona. Zajęło mi to, ja wyszłam o 11 z domu, jest 15. Byłam w 3 różnych galeriach i jednej rzeczy dalej nie kupiłam, będę musiała ją po prostu zamówić. Ale nie wiem, czy moja współlokatorka jest z domu, chyba jej nie ma. Dla niej. Taka świąteczna i taka zwykła. To są herbatki. Dobra, next thing. Next thing są z TK Maxa takie dwie przepiękne torby na prezenty. Ja generalnie uwielbiam pakować prezenty, ale te torby mnie urzekły. I zawsze jak ja pakuję prezenty, to jest chyba 3 lat, to zawsze pakuję właśnie w taki papier, to się nazywa szary papier, ale on nie jest szary, jakby dlaczego. No nieważne. W każdym razie w taki papier i albo zwykły taki papier i sama go przyozdabiam czymś. Kiedyś na przykład wkładałam nawet takie gałązki, choinki. Albo właśnie takie ładne naluki. Te są prześliczne. Jedna paczka chusteczek na Wigilię z sekcji. Co się okazało, w ogóle jakby chodzę po sklepach. Moim zadaniem było ogarnąć talerzyki i sztućce. I jakby, bo ja się na to powiedziałam, że to ogarnę. Ale tam jeszcze były zapisane serwetki. I jakoś mi się zaprogramowało w głowie, że ja się też, że ja powiedziałam o serwetkach. I później tak patrzę, już kupiłam te serwetki tak, że ja miałam tylko sztućce i talerzyki kupić. A sztućców nie mam. Książka dla mojej mamy, gdyż ona lubi takie klimaty, więc zobaczymy, mam nadzieję, że się sprawdzi. Właśnie dla mamy muszę jeszcze dokupić jedną rzecz. I to była najważniejsza dla mnie rzecz, tak naprawdę. Czyli papeteria. A konkretniej koperty i papier, żeby tak do siebie pasowały. Uwielbiam listy. Moje serce jest bardzo łatwo zdobyć. Napiszcie mi list. Przysięgam. Uwielbiam. I ja lubię też pisać, zresztą nie bez powodu, mam już za sobą kilka pamiętników, więc wymyśliłam sobie na święta, że do paru osób chciałabym napisać taki świąteczny list, złożyć życzenia, troszeczkę coś tam od serca. Ja generalnie pod takim względem to jestem bardzo uczuciowa, więc chciałam mieć ładną papeterię do tego. Bo to też jest jakby moja słabość. Kiedy byłam mała, wysyłam listy do mojej babci, do Słupska i od niej na przykład czasami dostałam jakąś ładną papeterię właśnie do listów, więc chciałam, żeby to było takie ładne, dopasowane. To jest taki kolor, to nie jest biały, to jest taki złamany biały z takimi kropeczkami jakby czarnymi. To się nazywało jakby, kolor się nazywał Korn, więc cóż ja mogę rzec, przepiękny jest, ma taki fajny klimat, także będę pisać listy. Zrobię sobie maraton pisania listów. To jest sernik, który swoją drogą jest w kształcie serduszka.
To może Wam później pokażę. To jest cennik, który kupiłam sobie z okazji moich urodzin, które są jutro. Świeczki. To też jest na moje urodziny. To jest jakby do tego z cernika. Nie pytajcie. Druga wielka paka chusteczek i cztery mniejsze paki chusteczek, ale są jakby... Wzięłam takie białe, zwykłe, żeby były, ale wzięłam też świąteczne i mamy tutaj takiego świętego Mikołaja, który jeździ na łyżwach. Mamy taką gwiazdkę świąteczną i tu są jeszcze pingwinki. One są z dobrymi nogami. O, świąteczne pingwinki. Przeurocze. Po raz ostatni. 3, 6, 7. Talerzyki świąteczne ze świętym Mikołajem. Sej. Także tak. Misja została całkiem dobrze wykonana. Teraz muszę tylko usiąść do komputera, zamówić torbę. Będę jeszcze musiała, to jutro chyba zrobię zakupy, żeby zrobić brownie. I tak naprawdę jeszcze w przyszłym tygodniu ja mogę sobie na spokojnie do sklepu podjechać po jakąś czekoladkę, coś tam, co dołączę do dwóch, do trzech listów, które będę robić. Także tak. Uwielbiam fakt, że mam małą rodzinę i aktualnie nie mam chłopaka, bo jakby pole do dawania prezentów się bardzo zawęża. I muszę teraz wypisywać jeszcze do znajomych, bo potrzebuję tych sztućców. Znalazłam w Obi fajną ofertę, tylko muszę teraz jakoś to ogarnąć, bo jakby jestem aktualnie bez auta. That's the problem. Jakby to się znamy na backstage różnych głupot. Głupot, czytaj, na przykład robienia TikToków. Generalnie jestem już pomalowana, ubrałam się na imprezę w połowie, bo na dole mam jeszcze dresy. I robię sobie zdjęcia, bo jutro nie będę miała takiej okazji. A chcę każdemu obwieścić, że kończę 20 lat. I patrzcie to. Kupiłam serniczek właśnie. W kształcie serduszka. Jest tu różowa świeczka. I przed chwilą używałam lens body do zrobienia sobie zdjęcia. No, też są stare. Backstage. Teraz idę ogarnąć zesy, które tutaj zrobiłam, bo znajomi mają tu nie przyjść przed imprezą. W ogóle nie wiem, czy wam mówiłam, że my dzisiaj wychodzimy. Kto by nas zwracał uwagę? Dwóch tych samych pań.